W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Smardzewic nad Zalewem Sulejowskim, do dworku Biały Domek. Dworek Biały Domek to obiekt hotelowy znajdujący się w miejscowości Smardzewice, którego historia zaczęła się podczas Święta Plonów w 1929 roku. Prezydent Ignacy Mościcki zamiast Spały wybrał na miejsce dożynek prezydenckich małą miejscowość położoną nad Pilicą nieopodal Tomaszowa Mazowieckiego. Z tamtego wydarzenia w recepcji zachowała się tablica pamiątkowa. Obecnie dworek oferuje 26 miejsc hotelowych w 13 komfortowo urządzonych pokojach z łazienkami. Dworek znajduje się 600 metrów od Zalewu Sulejowskiego, co pozwala na korzystanie z jego uroków w okresie letnim, przy jednoczesnym oddaleniu się od zgiełku, jaki tam panuje w sezonie. Dodatkową atrakcją jest możliwość skorzystania z licznych ścieżek pieszych i rowerowych wokół Zalewu Sulejowskiego, jak i w okolicznych lasach. Udając się na południe, dotrzemy do miejscowości Sulejów. Jadąc na północ po ścieżkach leśnych, dotrzemy do Spały, a następnie do Inowłodza. Dla najmłodszych gości jest plac zabaw z pięknym białym piaskiem. To jest nasz pokój. Taki ładny. Pokażę łazieneczkę. O, tak wygląda łazieneczka. Prysznic, ręczniczków. Ho, ile tu tych ręczniczków jest. No, a tu jest też Pawełek. Dzień dobry, dzień dobry. Ładną babeczkę zrobił. Tak, zjeżdżalnia. Idziemy dalej na obchód. O, tutuja się przechyliła. To takie ładne drzewa jakieś są wydrążone. Bardzo ciekawe to jest. Tu można papieroska zapalić, bo popielniczki. A tu mamy taras. Z rowerami. Grill tutaj jest. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film. Koło lasy. No coś pięknego.